Będziemy szukać dzisiaj tabliczek, tych wszystkich takich poukrywanych na mapce. Ich nie widać wszystkich na mapce, są pozaznaczane tylko niektóre. Ja sobie poszukam na necie jakiejś takiej mapki, gdzie to wszystko już jest pozaznaczane i gdzie można sobie to poodkrywać. I zanim sobie to zrobimy, zanim zaczniemy sobie szukać, to zrobię odpowiedni samochód offroadowy. Chyba nie mam takiego drugiego ciekawszego samochodu, a Bentaygo mam w garażu, więc można by było ją zrobić. Ty chyba, Szczepan, pisałeś mi o Bentleyu, żebym jakiegoś ogarnął, nie? No dobra, tył nie jest taki najgorszy. To znaczy, jak się patrzy tutaj w Fordzie Viście, to on jeszcze nie jest taki zły, ale jak się ma tą kamerę, wiecie, od tyłu, no to jest słabo. Tutaj mamy jeszcze taki niezbyt ciekawy przód. Ogólnie Bentleye mi się podobają, ale ten jest jakiś taki wyjątkowo nieudany, moim zdaniem. To co, tu... Ale tuningujemy po swojemu, czy sprawdzimy? Ja bym po swojemu stuningował. Spoko, zobacz. Zajebiście to wygląda. Ale jakie w ogóle małe kółka. Cyk. I zobaczcie, że koła nam się nie zmieniają, nie? Teraz. To ciekawe, kiedy zmieniają się, w którym ustawieniu zmieniają się te koła, felgi? Bo to nie tylko... Tutaj mamy to. Wow, tu prawie 2 tony waży. Po redukcji wagi. Także... No, spory klocek z niego. Malowanie jakieś wybrać, nie? Trzeba by było. No, konkretny klocek. Dobra, jeszcze sobie wejdziemy do Horizon Centrum. A, coś jest, malowanka jakieś. A, to twoje, tak? Dobra, możemy sobie użyć. Ja też będę robił takie odcinki, gdzie będę właśnie sprawdzał wasze malowania, wasze trasy zrobione w grze. I mam już nawet specjalne nagrody dla was zorganizowane. Dostałem od Microsoftu takie kody dla was i będą też nagrody, takie konkursy na najlepsze trasy. Także już tam możecie sobie tworzyć. Bardzo fajne malowanko, mamy takie offroadowe. Dopasowane bardzo ładnie, wow, jestem w szoku. Siema, co tam u ciebie? Domix, dziękuję za donate, wszystko w porządku, będziemy sobie szukać ukrytych tabliczek. Także też możecie sobie pobrać malowanko Chopina 129 i sobie je zainstalować. Wygląda bardzo fajnie. Oh shit, rzeczywiście macie rację, musiałem kliknąć Y, żeby mi się wszystko pojawiło. Patrzcie, ile tego jest. O cholera, no dobra, to zaczynamy co jest najbliżej. Tutaj coś trzeba skręcić w prawo. Się pojawi w ogóle na minimapce? Tak, pojawia się na minimapce, jest okej, no to szukamy. Dobrze, że napisaliście na czacie, bo ja bym pewnie żył nie w świadomości, gdybym nagrał ten odcinek bez was tutaj na live. Znaczy, dlatego lubię właśnie streamy. A mi dużo podpowiadacie też, albo jak się coś tam pomylę, to mnie poprawiacie. Strasznie lubię streamować z wami. Lepszy Bentley Continental, ale Continental chyba nie byłby taki dobry na offroad, co? Ej, z tej strony trzeba jakoś, to trzeba się rozpędzić dosyć mocno. Wow. Potrzeba skoczni, no do tej tabliczki trzeba skoczni mieć. Bo jakąś taką grubą dosyć. Zobaczmy. Hop. Dalej, dalej, dalej. 102 metry, yeah. Jeszcze przywaliłem w... Co to jest? Jakieś Lamborghini. Reventon chyba. Caterham R500 Horizon. Wersja Forza. I mamy boosta do driftu. Nieźle. 250. Uuu. Czy nam się zwróci kupno tego domku? Kurde, tam było 250. Jakieś chillowe ubrania i uwaga. O, Ford Ranger. No tamten będzie dobry na offroad. I ostatni wheel spin. Ach, kurde. No ale mamy Caterhama R500 w wersji Forza. Ciekawe auto, no nie jest jakieś tam super drogie, można je sobie bez problemu kupić na aukcjach, dosyć tanio. No ale i tak bardzo fajne losowanko, myślę, że opłacało się tą chatę kupić. Tu mamy kolejną tabliczkę. Pytaliście się o Subaru, jest Subaru, zobaczcie. Kiedy pociąg na drift? No nie można niestety pociągiem jeździć, to nie jest Red Dead Redemption niestety. Ale zobaczcie, jak tu wysoko jest. Jak my będziemy zaraz stąd zjeżdżać, to będzie masakra, nie? Śliska sprawa. Jedziemy stąd. Yeah. Pięknie.
O kurde, jak rzuca. Jak tu wysoko. I cyk. Nieźle. Jest jedna tabliczka, która jest tragiczna do zdobycia na kościele. Ktoś mi podsyłał chyba na maila tą tabliczkę nawet. Zdjęcie tej tabliczki, gdzie ona jest. I ponoć jest właśnie bardzo trudna do zdobycia. Tutaj mamy jeszcze jakąś miejscówkę do odkrycia. I sobie ją jeszcze odkryjemy, żeby już wszystko porobić, nie? Cyk. Czy kolejny stream z serii Polak potrafi? No nie wiem, zobaczymy co się będzie działo. Na pewno będzie trzeba sprawdzić wszystkie ciekawe miejsca. Mówicie, żeby Ursusa. Ursa Lamborghini. Nie, ja źle tu podjeżdżam, bo to trzeba z lewej strony tutaj. No tak o. O. Jest! Pięknie. Dawaj tego Forda, co wylosowałeś? A tamto! No! Tamten może być ciekawy. Jak on się nazywał? T8? Czy coś takiego? To jeden z takich hardkorowych terenówek, nie? A, może być ciekawe auto. Jest tabliczka. Szybka podróż. Ej, tu trzeba fajną popsalnię zrobić. Zawracam. Gremlina na koksa. Okropny ten gremlin, nie? Cyk! No, S1 i bardzo fajnie się wymaksował. Tu go zostawimy. Ja bym jeszcze tylko malowanie mu zmienił. Te felgi OMG. No ale są lżejsze. Skąd masz tyle kredytów? Na poprzednim live wam pokazywałem. Po prostu sprzedałem sobie niektóre moje drogie auta. I tam parę milionów wpadło z tego. Okej, więc co? Ja bym jeszcze zobaczył sobie malowanka do tego auta. Czy mamy coś ciekawego? Może przejście na inną sesję by pomogło. A co, macie problemy z dołączaniem, tak? Ej, fajne tutaj są malowanka. Uuu. I można tą piłkę wziąć i normalnie nią grać. O, to chyba tu. Chyba tu będzie. To jest kolejna tabliczka. I tu jest gdzieś ta piłka. O, jest! Zobaczcie, to jest ta piłeczka. Nie można, można nią grać. Tylko ja mam chyba za wysoki samochód. Co się, gdzie ona jest? Ona po jakimś czasie znika, jak za daleko od tego miejsca odjedzie. Ale tak, można trochę nią sobie podbijać. Także taka ciekawostka. Co jest? O co chodzi? Dronem ją, nie można dronem. Skąd on ma tą hopsalnię? Ej, oni mają chyba jakąś hopsalnię niewidoczną. Co jest? Magia. Tu, skąd oni mają tą hopsalnię? Skąd wy ją macie? Kurde. Stwórz nową mapkę. To jest skocznia, ale masz za niski level. Aha! My tu kiedyś wrócimy, bo ja jej nie mam. O, fajnie. Zajebisty parking. Patrzcie, jak zaparkował. Oh shit. Tak patrzę, bo miałem obudzić Angelę. Idę ją... Czekajcie, idę ją obudzić, bo ona zaraz prześpi. Nie śpisz już? Aha, dobra, dobra. Nie śpi, już wstała. O kurde! Ja się ich tu zebrała, blokada drogowa.
Kurde, fajnie się. Patrzcie, jaki zlot offroadowców. Zobaczcie na to. Pięknie. Nieźle. Ten jak fajnie ten. On ma fajne zawieszenie, ten ziomek. To jest jakiś Nissan chyba. O, ale zajebiście. Op. Spoko. To nie tak miało wyglądać. Dalej, dalej. Tak, mamy tutaj swój gang. Zobaczcie. Mamy swój gang, nikt nam nie podskoczy, nie? Jeździmy razem, trzymamy się razem, odkrywamy tabliczki razem, chaty kupujemy razem. Tu jest gdzieś tabliczka. Gdzie ona jest? I ona jest tym małym cip-cip! Patrzcie, jak to zrobić? Hehe. Spoko. Też ją chcę. No i pięknie. Najlepsza jest piątka. O kurde. Tutaj jest ta tabliczka chyba. O, jest. Patrzcie, jak tu daleko można pojechać. O, i już nagle 40 subów więcej. Sporo osób mnie ogląda, które nie ma subskrypcji nawet. Się nabijają te suby. Co my tu mamy? Patrzcie, jak daleko tu można pojechać. No można jakiś wyścig zorganizować. Pyk, 5000. Nie każdy wie, że to tu jest, nie? O, patrz! Ale wleciał, pięknie, jednemu się udało. Jednak offroadowy, ale trzeba mieć chyba niezłą prędkość tutaj. Chyba trzeba mieć dużą prędkość, żeby tam wlecieć. Albo zrobić twarde zawieszenie. Tamten wjechał i ładnie się nawet zatrzymał. Cyk. Cyk. I uwaga, cyk. O, wjechali, dobra. Trzeba się rozpędzić. Jaki homer wielki, kurczę, zapomniałem, że on tu w ogóle jest w tej grze. Jak tam trafić? Kurde, co się nie da? Przeleciał, kurczę. Pięknie. A tu mamy kolejną tabliczkę. Teraz co my tu mamy? Więc tak. A możemy tutaj pojechać. Ja im tam wyznaczam cele. Żeby wiedzieli też, gdzie mniej więcej, nie? Trzeba cisnąć. Ale go zdusiło. Uwaga. O! Co jest z tą tabliczką? Jak ukryta dziwnie. Okej. Okay. Idziemy dalej. O, tutaj coś mamy. Co się dzieje? Ej, ja nic nie robię! Nie dodaję gazu, ani nie hamuję, ani nie cofam. A teraz wrzuciłem wsteczny. Nie mogę... Co się dzieje? O, teraz mogę... Czekaj, spróbuję cofać. Co się dzieje z nim? Cofaj, cofaj, cofaj. Się tam utrzymać. Chcę się utrzymać. O, patrzcie! Prawie wleciał we mnie. Ale dziwnie. Ej, ja nic nie... Do przodu, do przodu. Jest dobra, jest, chyba się zatrzymałem. Okej. Okay. W miarę stabilny? Jest dobrze. Uwaga, patrz, patrz, patrz! O, udało mu się! Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, żeby się zmieścił. Jest! Dziwnie jest tu w tej lurze. A ten samochód, co on ma za auto? Chciałbym mieć tamte auto, fajne jest. Mamy swój gang w Fordzie i się komunikujemy w ten sposób, że... O, widzicie. Stajemy samochodem w jednym miejscu i stamtąd mniej więcej trzeba się wybijać, żeby tam wskoczyć. To jest nasza komunikacja teraz. To jest nasz gang, zobaczcie. Co oni robią? Ej, to jest creepy. Patrzcie, jak się fajnie zgrali. Nieźle.
Jak fajnie. Paczek niewiele brakowało. To trzeba mieć odpowiednią prękę, naprawdę trzeba nieźle wcelować. Tak. Kurde. Strasznie ciężko jest. Nie można ani za mocno skręcić, ani za słabo. Gazu. No nie tak daleko. O kurde, teraz trochę za daleko poleciałem. Trzeba przyhamować. Jeszcze do tyłu. Zajebiście. Jeszcze raz. No, zanim tam się uda, to... O. Tak? Jest! Idealnie! Czy ja dobrze jadę? Chyba tak. Także to jest Ferrari offroadowe. Jakieś kozackie, bo ponad 400 km na godzinę może jechać. I to tak lekko. Ale skręcać to się tym nie da niestety. No mamy tutaj tunik offroadowy, więc ciężko. Czy nie jest w środku? A tu! Zobacz kokpit. To zobaczymy. Widzieliście to? Ktoś się ode mnie wybił! Jak to się stało? Jeszcze trochę brakuje. Dobra, Bentayga to ogarnie, mówię wam. Ona jest szeroka. Wyznaczajcie sobie taki cel, jak ja sobie tam wyznaczyłem. Dzięki temu łatwiej będzie wam wycelować na hopsalni. Kurde, źle mi jednak wyznaczyło. To nie tak. Dobra, nieważne. I tak mi się uda wcelować. Dobra, trochę wolniej trzeba. Ale chyba... I udało się. Nie wiem, co się stało z moim samochodem, ale pykło. Także gitarka. Mówiłem, że Bentayga da radę. No i elegancko. Nieźle. Ty, to jest chyba najdłuższa prosta w grze. Spróbujmy tam 400 na godzinę polecieć. Tu kolejne mamy. Ej, to jest chyba najdłuższa prosta, nie? Idę ogarnąć. Tylko niech oni tam przejadą najpierw. Ja 4 paki w tym tunelu chyba osiągnę. Zajebiste. Ale fajnie, to było jak gra w bilarda. Dawaj. O kurde, ciężko, ale bardzo długa ta prosta. Biją mnie. Jestem. Ej, biją mnie, co jest? Do wody mnie wpakowali. Nie, grają mną w piłkę. Niedobrze. Aha, bo tu... Takie zakończenie jest śmieszne. O, jak się zablokował! Ojej, przepraszam!
Nie, już ogarnę. Da radę tym miniaczem. O! Jaka wymijka! To gdzieś tutaj na takiej ścieżce dla pieszych. To trzeba kawałek zjechać w tą stronę i zawrócić. I powinno być git. Tak, to będzie tutaj. No i jest. Ej, co jest? Jakaś niewidzialna ściana tu była. A to nie dokończyli mapki, nie? Wyścig torowy. O, wyskitu, no. Też może być. Tutaj mamy tabliczkę jakąś. A, ej, tu jakieś boisko jest. Patrzcie na to. Woo! Ja nie wiedziałem, że jakieś tu boisko jest. Co? I tutaj... Ale beka. Wiedzieliście, że w Forcie jest boisko? Ja nie mogę. Zajebiście. Tutaj można też fajnie się pobawić. Patrzcie, jaki drifting. Wariują ludzki. Patrzcie na tego małego. Gramy nim w piłkę. Oh shit. Nie wjedziemy tam. Musielibyśmy skoczyć na dach i z dachu ewentualnie, nie? Spaść na dół. No ale prościej będzie wziąć pila po prostu, albo jakieś małe auto. Weźmy sobie... A czekajcie, mam Jeepa Willisa. Jeep tam się zmieści? Może się zmieści, jak myślicie? Jedź, dziadu! Uwaga! Za szeroki, kurde! O, co się stało? O, wjechał, kurde! Jak się popieści, to się zmieści! Sobie wyobrażam, jak ten miniony siedzi w swoim Ferrari po rozgrzewaniu do drogówka, tłumaczy się w ordynach rentmej. Tak, dziękuję Jakub LC za duży donate, 23 zł na superczacie, bardzo ci dziękuję. No, myślę, że milioner by się specjalnie nie chciał tłumaczyć z takiej jazdy. Zresztą podejrzewam, że na takich offroadach, no... samo niszczenie takiego samochodu to jest już duży mandat. ...102 metry! Proszę bardzo. Kurde, chcesz to potrafi. Hej, on trzeba jakoś skoczyć. Oj, chyba Ferrari znowu się podda. O, dziękuję, dziękuję. Nie, no to Ferrari to jakieś... A dobra. Jest, jest, jedzie. Okej. Daję radę, patrzcie, jeszcze... Chcieliście Willy na przód, ale... Skoczymy pilem. Powinno się udać, no nie wiem. Mam nadzieję. Chyba, że trzeba będzie jakąś dużą prędkość osiągnąć. To jest gdzieś tutaj. Nie, yeah, perfekcyjnie, ziom, za pierwszym razem. Okej. I co jeszcze? I'm flying, quick change. Okej. To mamy ogarnięte, znaczy skok nie zrobiliśmy na 100%, ale wszystkie znaki ogarnęliśmy w szybkiej podróży i teraz podróż mamy za darmo. I ogólnie wszystkie bonusowe tablice żeśmy odkryli. I chyba nic nie ma z tego tytułu dodatkowego, nie? Kurczę, trochę szkoda, że nie mamy nic dodatkowego. Myślałem, że będzie jakiś super samochód z tego tytułu, nie? Bo te tabliczki naprawdę ciężko jest znaleźć. Mi się wydaje, że jak przejdziesz te wszystkie drogi, to coś będzie. A ja mam tutaj jeszcze trochę do przejechania. No to są... Przejechać wszystkie drogi, to trzeba przejechać te zaciemnione miejsca. Na przykład tu, w tym miejscu. To też sobie będziemy musieli kiedyś porobić. Dobra, losujemy w takim razie. To nie wiem, czy to jest za to, za te tabliczki, ale są jakieś tam... dwie rzeczy. O Jezu, Honda.
O! No! Teraz to tak! Patrzcie. Dobry jest. Jest specjalna wersja Land Rovera. Takiego starszego trochę, nie? Jaką on ma wielką budę, ja nic nie widzę. Podrasuj go. Mówicie, żeby go porobić? To jakiś... A nie, tutaj wszedłem. To jakiś kozak jest, nie? Ulepsz go, Lucek. Mówicie, że jest jakiś dobry? Sprawdźmy, gnoja. On już jest chyba porobiony. Tak, on jest porobiony, zobaczcie. Tu ma 5-litrową V8. Napęd na wszystkie buty. I tutaj sporo opcji możemy w nim porobić, nie? Czekajcie, da się go odciążyć jeszcze? Tak. Da się go odciążyć, to odciążymy gnoja, nie? Tutaj 300... Standard jest najlżejszy. Pyk. No akurat na to odkrywanie dróg. Na taki safari, nie? Trochę. O. Pyk. Chlapaki możemy zainstalować. Nie, zostawimy w standardzie. Zrobimy tak, żeby były leciutki, nie? Jak piórko. Tu felgi pozmieniamy. Na jakieś leciutkie. O, proszę, minus 17 kg. Koleś. Bierzemy je. Nie, zostawimy w standardzie. I tak. To nie jest chyba już porobiony tak na maksa, wiecie? Z tego co tu widzę. A nie, jednak możemy tarcze jakieś lżejsze. Dawajcie, robimy go, żeby był lekki jak piórko. Czy coś tutaj jeszcze jest? Chyba wszystko jest porobione w nim. Ale wydaje mi się, że coś mocy ma za mało. Pewnie, tu nie wszystkie rzeczy są poinstalowane. Ej, spoilera, nie będziemy instalować. O, nie, nie, nie. Ale z tego co widzę, da się go zrobić na koksa jeszcze. Zobaczmy, dziada. Na drift gnoja. Nie no, chyba na drift to on jest... Ojej, ej, on będzie miał chyba dużo mocy. Chyba będzie dosyć kozacki. Właśnie, taka wielka buda, a zeszliśmy z wagą do 1000 z niecałych 200 kg. Także, nieźle. Ej, ale wiecie co? Właśnie, ja mam pomysł. Kurde, ale tutaj mamy tylko standardowe zawieszenie. Spróbujmy zrobić nim wheelie. Staniemy nim na koło? Przełącz okropną piosenkę. Dobra. Wheelie nim. Oj, chyba będzie ciężko. Nie wiem, czy można tutaj modyfikować zawieszenie. Bo jak tego nie będzie, to nie zrobimy nim nic. Ej, musielibyśmy opony dać. Wiecie jakie? Tak. Zróbmy w takim razie... Właśnie nie wiem, jak to zrobić. Tył twardy. O, cyk. Ale wiecie co? Musimy mu ten... Musimy go trochę przerobić. Musimy mu dać mu napęd na tył, żeby był odrobinę lżejszy. I... jak mu dupa się... Co się z nim stało? Patrzcie, patrzcie, co się dzieje z kołami. Musimy mu wymienić opony. Ej, kurde, co się dzieje z tym samochodem? Mówicie, że da radę? Będzie ciekawe. Dawajcie mu opony te, dragowe. Nie ma, kurde... Nie ma opon dragowych. To lipa trochę. Nie porobimy go chyba na ten, na Willy. Będzie ciężko. To opony dragowe mają naprawdę zajebisty ten.
Zajebistą przyczepność na asfalcie. Mega samochód, pozdro. No chyba nie mega. Chyba nie aż tak mega. Ale zobaczcie, jak się opona z tyłu zatapia, nie? Fajnie. Na drift go. No, na wheelie ciężko będzie. Dobra, czekajcie, bo tutaj trzeba przełożenie napędu porobić. Fajnie te opony się zatapiają pod ziemię. To ludzkomobil jest. Powietrza trzeba nabić. Ja go chyba zostaję w tym standardzie. Fajny był. Tego ciężko będzie postawić. Oj, ciężko. Dajmy tutaj z... Aha. Dobra. On chyba za mało ma... Wiecie czego? Za mało powietrza. Nie no, tutaj ciężko będzie go porobić. Niektóre auta się da fajnie zrobić na ten. Ale tego dziada to my nie zrobimy chyba. Lampy wymontuj. Nie, tutaj to nie jest tego typu auto. Musielibyśmy mieć te opony dragowe. Nie każde auto da się zrobić na wheelie. Za ciężki ten przód ma.